Witajcie. Dzisiaj kolejny unboxing. Do naszej redakcji przyszła paczka, nawet nie jedna, ale odpieramy tą jedną z pierwszych. Jest to paczka wysłana od firmy Tierra Group, w której zaprezentowane są typowo artykuły biurowo-szkolne, ale za chwileczkę zobaczycie. Kochani, paczka otwarta. Jak wspominaliśmy, są to typowe artykuły do biura, ale z nami jest, Renia, pomachaj nam rączką tutaj, jest z nami przedstawicielka firmy Tierra Group, ponieważ są to produkty już bardzo specjalistyczne. To, o czym już pisaliśmy na skanerze, jest na pewno ta temperówka. Reniu, powiedz, czym się charakteryzuje ta temperówka? O, i może otworzymy ją, pokażemy. To jest temperówka. To jest temperówka przeznaczona do takiego temperowania większego. Powiedzmy, można temperować kredki, fantastyczna dla przedszkoli, dla nauczycielek, dla szkół. Ona ma duży otwór. Ma dwa otwory, tak? Czyli większy otwór i mniejszy otwór. Większy otwór dla grubych kredek i mniejszy otwór. I co najważniejsze w tej temperówce, no właśnie, jak to się ostrza są. Te ostrza, one są chyba w zestawie, tak? W każdym zestawie są jeszcze zastępcze ostrza. Do tej temperówki ostrza można wykupić. Także nie jest to temperówka na chwilę. Tylko właściwie na zawsze. Na zawsze, tak. Jest to temperówka, którą podłączamy do laptopa, do komputera. Tak, to jest chyba ważne, bo takie temperówki się zdarzały bardzo często na baterie. I ta temperówka też jest na baterii. Wiem, ale przyznam szczerze, że chyba taka od razu, bo nie zawsze te baterie są w domu, nie? Tak, ale bardzo wygodna. Ta temperówka jest bardzo wygodna. Tutaj cztery baterie. Cztery baterie AA. Tak, cztery baterie AA. I gwarancja na to? Dwa lata. Kabelek idealnie do laptopu, do komputera. Czyli to jest taki zwykły, standardowy? A nie, bo tu jest końcówka specjalna. Czyli można, chodzi o to, tak? To jest, że można sobie do laptopa podłączyć. Tak. I też działa. O, to jest super. A jest taki kontakt, końcówka, że do kontaktu? Czy po prostu można wykorzystać z telefonu? Ja sprawdzałam z telefonu, działało mi, ale nie jestem przekonana, że to jest. Będzie działało. Chcemy Wam pokazać praktyczne wykorzystanie elektrycznej temperówki. Renia przyniosła kilka kredek, oczywiście. Może złamiemy, żeby. Oczywiście marki Alpino. Dobra, Renia, to złam. Tutaj, żeby kredki było. Są w drewnie cedrowym, że są dosyć twarde. Może złamiemy sobie, nawet ciężko mi jest porysuj, złamać. Porysuj trochę. No widzicie, nawet ciężko je złamać, te kredki tak są dobre, ale coś wymyślimy. Dobra, gdzieś tam, dobra, spróbujemy teraz. Twarde drewno, twardy sztyft, jak widziałyśmy. Próbuję złapać ostrość. Może odpalę się troszeczkę. No dobrze, widzimy, że pięknie są naostrzone. Nie mamy niestety przy sobie chyba grubych kredek. A powiedz mi, czy świecowe również można? Podejrzewam, że tak. Jeżeli, momencik, spróbujemy jeszcze inną kredkę zatemperować. To nie jest kredka Alpino, jest to zupełnie inne drewno, nawet nie wiem, czy to jest drewno. Przypomnijmy, nasza temperówka podłączona jest do laptopa kablem USB, także można ją mieć bliziutko na biurku, jednym ruchem. Chciałam coś jeszcze pokazać. Dobrze, poczekaj, o. Proszę, jedną rączką. Nie, oceniając temperówki i ostrzenie. Proszę zobaczyć ołówek. Kredka. Weźmiemy taką w drewnie cedrowym. I taka kredka bez name. No name. O, właśnie. No właśnie, czemu tak się dzieje? To zależy od materiału, z jakiego jest wykonane. Ale że to gorzej? Nie, znaczy nie można. Nie potrafimy jej natemperować. No, w ogóle nie potrafimy? Nie. Blokuje się. Czyli morał taki, że kupować trzeba dobre kredki. A nie jakieś plastiki. Być może. No, można zatemperować.
coś... Można, tylko ja chciałam pokazać trudność w temperowaniu i to nie jest wina temperówki. Niektórzy mówią, że temperówka nie jest taka dobra i tak dalej. Nie, to kredka nie jest dobra, proszę zobaczyć. To kredka nie jest dobra. Każda kredka w dobrej jakości temperuje się fajnie. Dzisiaj pewnie gorsze kredki też, no akurat trafiliśmy taką, z którą jest problem. Okej. I to jest znowu taka kredka no-name'owa. Tak. Ale dało radę, nie? Ale dało radę. Dokładnie, dało radę. No, udało nam się znaleźć grube kredki. Jaka to jest średnica? Tej grubości kredki nie wiemy. Zadajesz takie trudne pytanie. No nieważne, jest to gruba kredka, czyli kredka, która zazwyczaj do standardowej temperówki może nie wejść, a dzięki właśnie tej temperówce i temu większemu otworowi możemy to zrobić. Zestaw ma temperówkę oczywiście. Ale ręczną. Ale ręczną. Spróbujemy odblokować sobie zabezpieczenie. O, proszę. Szybciutko temperuje. A zrób jeszcze raz, zrobimy przybliżenie, jak pięknie ruszają się w środku te strugawki, temperówki. Pokazujemy kolejną rzecz, ale chcemy jeszcze zaznaczyć, temperówkę, którą przed chwileczką pokazywałyśmy, możemy zakupić w czterech kolorach, tak? Tak, różowy, tak. Czarny, biały, z tego błękitny. Co na pewno wiem, i błękitny. Okej, ale przechodzimy dalej. Co my tu mamy? A, to są gadżety, które również już pokazywaliśmy. Są to emotikonkowe klipy. W każdym opakowaniu jest jedna wersja emotikonkowa. Nie, tu są trzy. Jest uśmiech, oczko i smutna czyli buźka. Nie jest tak, że jak jest różowy, to jest tylko uśmiech. Nie. Możemy sobie zaznaczyć spinane dokumenty uśmiechem, oczkiem albo smutną buźką, w zależności od nastroju, albo emocji przekazywanych dalej. Okej, co mamy dalej? Emotikonki też są w kilku kolorach. Chyba mamy, chyba widzieliśmy i nawet w kilku rozmiarach z tego, co widać. Tak. O, bo troszeczkę żeśmy zaglądali do tego pudełka wcześniej. Są błękitne, różowe, żółte w rozmiarze 19 mm. Co jest ważne w tych emotikonkach akurat, że każdy uśmiech to nie jest namalowane, tylko jest to jest wycięte. Przestrzenne, wycięte. Także jak przypinamy sobie do kartki, może tu pokażę coś. Jakąś kartkę, o, proszę, właśnie. Tu mamy kartkę, korespondencję naszą. Mamy taki efekt. Czekaj, żeby to było dobrze widać. Utrzymaj chwileczkę. No super. I jeszcze mamy, z tego co widziałam, wersję większą. Tak, te klipy występują jeszcze w wersji 32 mm. Są większe. I one również mają różne, a nie, to jest taki ptaszek, że tak powiem. To jest inna wersja EMO. To jest ptaszek, on występuje tylko w opakowaniu 80 sztuk. I tylko w kolorze zielonym? Tylko w kolorze zielonym. Limonkowy. Dobra, czyli podsumowując, mamy takie duże ptaszki zielone, których jest 80 sztuk, tak? Mogą spinać do 75 kartek, z tego co widzimy. Mamy wersję różową, emotikonkową z różnymi... Błękitną. Dobra, czekaj tutaj troszeczkę, żeby nam fajnie ostrość złapało. Żółtą. I mamy jeszcze fantastyczne serduszka w kolorze fuksji. Chyba gdzieś mamy. Dobra, tu są właśnie, o widzicie, klipy z serduszkiem. 20 sztuk w środku, również może złączyć 75 kartek. Powiedz mi, Reniu, gdzie takie klipy można zakupić?
w największych sklepach papierniczych? Tak, w sklepach papierniczych, w hurtowniach, które prowadzą sprzedaż detaliczną. Mhm. Okej, ale przechodzimy od razu szybko do kolejnego produktu. Czyli mamy klipy, mamy świetną temperówkę elektryczną. A teraz co chcemy pokazać? Teraz pokażemy może taką nową wersję wprowadzoną przez Rapesco, która nazywa się Germ Savvy. To jest wersja dziurkaczy, zszywaczy z zastosowaniem nanotechnologii z efektem antybakteryjnym. Rapesco posiada na to certyfikaty, patenty, także jako jedyni proponują urządzenia biurowe, może nie urządzenia, ale taką galanterię biurową na wyposażenie każdego biura, zszywaczy, dziurkacze. Rozpoczynamy od wprowadzenia kilku sztuk dziurkacza i zszywacza. W następnych miesiącach dojdą nam oklejarki, takie dyspensery do taśmy. Dojdą nam jeszcze teczki. Także biorąc pod uwagę postęp świata, technologia z wykorzystaniem nanosrebra, które jak wiecie jest antybakteryjne, antywirusowe i przeciwgrzybiczne, jest bardzo, bardzo fajna, nowoczesna. Jaka kolorystyka? Bo tutaj mamy wersję czarną. Mamy na razie wersję czarną. Mamy tylko podstawowe. Wybrane modele są w wersji białej i czarnej. Mhm. I tak będą występować docelowo, ale wprowadzamy powolutku. Po jednym, dwa, trzy, cztery, chyba na początek są cztery tylko modele. Mhm. To jest akurat dziurkacz na 40 kartek. On jest takim dziurkaczem, którego możemy skompletować z zszywaczem Luną. Mamy tutaj ten zszywacz? Nie wiem, czy... Tak, jest. On już też wszedł w tej pierwszej wersji. Mhm. To teraz z kolejnym produktem jest to do kompletu do tamtego dziurkacza, tak? Tak, tamtego dziurkacza, dokładnie. Jest to zszywacz Luna. To jest zszywacz, który jest również w wersji eko. Zresztą tamten dziurkacz też był w wersji eko. A co to znaczy wersja eko? To znaczy, że wykonany jest z materiałów przetworzonych. Mhm. Mhm. Ale jakie ma takie to fajne, takie najważniejsze zalety? Mhm. Zaraz powiem już. Mhm. To jest również wersja Germ Savvy. Powłoka wykonana z nanosrebrem. Także do końca życia, a tego zszywacza nanosrebro będzie działało. Przekazywanie zszywacza z rąk do rąk nie powoduje namnażania się zarazków. Mhm. Także jest on bardzo bezpieczny i może go używać wiele osób bez obaw. I podobnie zarażenia. Jak z dziurkaczem, wersja czarna, tak, kolorystyczna. Tak, samo, tak, dokładnie tak samo. Mhm. Mamy potwierdzone działanie nanosrebra certyfikatami i mamy na to wszystkie dokumenty w razie potrzeby. Dobrze, ale powiedz mi, bo tutaj są takie fajne elementy, takie perełki w tym produkcie, tak, na przykład można wpisać imię można osoby. Można podpisać zszywacz. Może to wyjmę, spróbujemy to pokazać. Czasami w biurze zszywacze trafiają na różne biurka. Nie mam więc troszeczkę mi jest trudniej. Tu możemy sobie podpisać. Mhm. Czy jest ten zszywacz i zamknąć. O, proszę bardzo. Mhm. I jeszcze, czy to jest ten... Zszywacz jest... Może pokażę, nie wiem, dobrze widać. Zszywacz ma przycisk zwalniający blokadę. No właśnie, do czego ona jest? Aha. Wysuwa i w ten sposób się wsadza w szybki. Tak, tu wsadzamy szybki. Bardzo ważne jest w tym zszywaczu, żeby pamiętać, że jeżeli mamy zszywacz, który zszywa 50 kartek do 50, a ten tak jest, żeby zakładać zszywki o długości 8 mm, bo tylko one nam gwarantują zszycie 50 kartek. 24 na 8 albo 24 na 6, ale 24 na 6 tym rozmiarem zszyjemy maksymalnie 25 kartek, maksymalnie. Zszywacz Lunę kupujemy jeszcze w opakowaniu z gratisowymi zszywkami. To jest paczuszka 24 na 6 i 24 na 8. Kolejny produkt, który mamy w boksie, to jest zszywacz Stingray.
strzywacz jak strzywacz, nie? No. Biały, lekki. Nawet żartowałam sobie przed chwileczką, szkoda, że nie różowy. U góry część gumowana dla takiego łatwiejszego zszywania. Otwierany do góry. Ładujemy zszywki. Fajne w tym zszywaczu jest taka opcja kontrolowania sobie ilości zszywek. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu z boku są takie troszeczkę może przybliżmy. Otwory. W momencie, jak mamy pełny magazynek zszywek, widzimy to? Tak, widać to. Tak. Mhm. Jeżeli mamy pusto, widzimy już brak, więc to już jest sygnał, że należy załadować, uzupełnić. W jakich wersjach kolorystycznych jest ten zszywacz? Biały i czarny. Biały i czarny. Czy do kompletu również ma dziurkacz? Do tego kompletu? Możemy skompletować każdy dziurkacz do tego kompletu, tak. Także tu nie ma problemu. To jest wersja eko. Znaczy, że czyli jest tradycyjnie z materiału recyklingowego wykonany i germ savvy. Tak samo wiele osób może używać. Nie jest to drogi zszywacz, bardzo, bardzo ekonomiczny, idealny do biura, do domu, dla dzieci. Także bardzo fajny produkt. I co w nim jeszcze jest takiego fajnego i bardzo ciekawego, że ma trzy rodzaje zszywania. To w nie każdym zszywaczu znajdziemy. Chodzi. Otwarty, zamknięty i tapicerski. Także przez to, że możemy podnieść go w ten sposób do góry i zszyć, o może pokażę. A, tak, w amerykańskich filmach. Tak. O, to jest naprawdę fajne. Także pozycja gumowana pod spodem, nie przesuwa nam się na biurku. To jest taki patent, o którym mało kto wie i na który warto zwrócić uwagę. Kładziemy na biurko, on nam nie jeździ. Trzyma się powierzchni. Super. No fajny, nie? Bardzo ładny. Ciekawy. Czekamy na wersję różową. Kolejnym produktem, który znalazłyśmy w naszym pudełku, jest zszywacz HD100. Mamy go w wersji białej i o, tu mam akurat czarną i wersji białej też. Są takie już bardziej, no większe zszywacze. Tak, to są zszywacze do 100 kartek. Bardzo popularny model, bardzo dobrze rotujący. Spakowujemy. Zabezpieczony folią. No, mosiężny, ogromny. Tak, metalowy zszywacz, metalowa podstawa, plastikowa część. Również wykonany z materiału recyklingowego. Ma znaczek eko. Tak samo jest w wersji germ savvy. Górna część gumowana. Bardzo tak ergonomicznie zaprojektowany. Co najważniejsze w tym zszywaczu? Nigdy nie otwieramy go w ten sposób. Zszywacz otwiera się tak. A powiedz mi, czemu jest takie... Bo on teoretycznie mogły być dotąd. Czemu jest aż takie... Że on tak tutaj dużo wyszło. Nie, on ma... On tutaj jest regulowany. Ach. Można sobie to przesunąć, tylko ja muszę tak... głębokość zszywacza, zszywania. O, proszę bardzo, to jest taka suwnica. I do czego ona służy, ta suwnica? No pytam to, się, jako lajk. Do zaznaczenia sobie głębokości zszywania, tak? Bo aha, żeby było równo kartkę. Po prostu, żeby... Tak, nie. Masz kartkę i możesz ją wsunąć, tak? A możesz ją wsunąć bardzo głęboko, tak? Ta głębokość zszywania. Się. Rozumiem. To rzeczywiście też jest bardzo praktyczne, bo zazwyczaj zszywacze są bardzo płytkie zszywanie jest. Tu zszywamy tym zszywaczem 100 kartek. Tu mamy taki bardzo fajny opis, może pokażę. O tak. Już. Jakie rodzaje zszywek możemy ładować do magazynku. I mamy dwie wersje kolorystyczne, czarną i białą. Tu też z boku mamy możliwość sprawdzenia. Nie ile wiem, czy zszywki widać. Są? Tak, właśnie zszywki widzę, że nie będziesz ruszała, to będzie. Tak. Super. Zszywacz ma 25 lat gwarancji. A cenowo jak wygląda? Mniej więcej dla... Bardzo tanie. Bardzo tanie, no i to jest bardzo dobra odpowiedź. W pudełku również był katalog oczywiście firmy Tierra Group. Powiedz mi, Reniu, na jakich stronach można zobaczyć wszystkie produkty, które prezentowałyśmy z tego boksa? Musimy tutaj to zrobić, żeby wszyscy widzieli. Dobrze. W tej części, która zaczyna się
takimi reklamami. Zresztą widzimy, że jest to zaznaczone najważniejsze cechy tych produktów, czyli to eko, że produkty wykonane z przetworzonego z recyklingu plastiku, germ safe i technologia antybakteryjna, less effort, to jest chyba też bardzo ważne, mniejsza siła nacisku, tak, i w zszywaczach, i w dziurkaczach, także Luna ma taką zmniejszoną siłę nacisku i zszywacz, dziurkarz, który jest do kompletu, do Luny tak samo, one są wyposażone w te mechanizmy. W tym roku będziemy się skupiać generalnie na serii Germ Savvy. Dlaczego? Dlatego, że to są te same produkty, zszywacz Luny, który używaliście i który już być może gości w waszych biurach. W tym roku będziemy sprzedawać w wersji Derm Savvy z tym samym symbolem, z tym samym kodem kreskowym. Po prostu nanotechnologia zastąpi nam. I od strony 60 katalogu podamy link pod filmem bezpośrednio do katalogu, żeby każdy wiedział, gdzie sobie można go przeglądać. Tak. Są zaprezentowane wszystkie produkty. Przy każdym produkcie Derm Savvy jest znaczek. Również to eko. Tak, i eko, i Derm Savvy. Tam, gdzie znajdziecie znaczek, to znaczy, że ten produkt jest wykonany z zastosowaniem nanosrebra, a w niektórych jest też nanocynk. Dobrze, zobaczymy, ile stron macie w ofercie, jeżeli chodzi o artykuły marki Rapesco. No jest tego, jak widać, bardzo dużo, więc polecamy wejść na stronę Tierry. Pamiętasz adres z waszej strony? tierra.com.pl. Ale damy również link bezpośrednio do katalogu w filmie i oczywiście pewnie w artykule. Marka Rapesco jest w Polsce od dawna. Na pewno 10-15 lat, także to już jest kawał czasu. Tu mamy wspomniane klipy przepiękne. No ale widzimy też, Rapesco to nie tylko te zszywacze. Myśmy się skupiły na tym, ale to są również... Tak, ale bardzo fajne są teczki. Ona też będzie w wersji Germ Savvy. Tak samo, proszę. To jest teczka, ona cieszy się dużą taką popularnością. Jest bardzo ciekawie zaprojektowana, jest harmonijkowa. Można ją postawić w poziomie, w pionie. Ma tutaj przegródki kolorowe. Można sobie ją personalizować, opisywać. Także ona... jest bardzo fajnym produktem dla biura, bardzo fajnym produktem. Można ją przenosić, trzymać na biurku, archiwizować sobie w niej. Także no mamy teczki różnego rodzaju, kolorowe, więc bardzo fajnie. Dobra, dziękujemy. Wejdźcie oczywiście na katalog, zobaczcie ten film i pod tym filmem napiszcie, które produkty podobały Wam się najbardziej. My przypomnimy, może teraz pokażemy, wrzucając do pudełka co było. Mamy dwa zszywacze. Stukartkowe, czarny i biały. Mamy serię kolorowych klipów, różową, żółtą, pastelową, niebieską i pastelowa, różowa jeszcze jest, Daria? Jeszcze jest, tak, rzeczywiście. Tak. Cztery rodzaje, 19 mm. Pamiętajcie, że te same występują w rozmiarze 32 mm. Tutaj mamy bez opakowania, ale później nie, mamy opakowanie. Stingray. Tutaj, żebyśmy wszystko widzieli. Fantastyczny zszywacz, słuchajcie. Stingray jest zszywaczem bardzo, bardzo takim ekonomicznym, bardzo ciekawym, nowoczesnym. No i moja ulubiona Luna, która występuje w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej. W wersji Germ Savvy jest tylko czarna. Ze wspomaganiem oczywiście. Do kompletu dziurkacz również z mniejszą siłą nacisku. Z blokadą z boczku. No i chyba produkt ulubiony przeze mnie, tak. Nie tylko ze względu na kolorystykę, ale na funkcjonalność. Nie, to jest produkt dla leniwych, tak. Fantastycznie temperuje wszystkie kredki, ołówki. Gorzej z kredką do oczu, bo niestety ma za miękki sztyw. Dobra. Sprawdziłam. Zapraszamy Was na stronę oczywiście firmy Tierra Group, www.tierra.com.pl. Dla tych, którzy wolą zobaczyć, pokazujemy teraz w filmie. No i napiszcie, który produkt chcielibyście do testów. Pozdrawiamy Was serdecznie.